Dominik Tkaczyk pogali Strife Tube. Dominik, no walka przegrana, ale po bardzo mocnym starciu. Ja tu przed chwilą rozmawiałam z Albertem Odzimkowskim. Albert powiedział, no kurde, walka wieczoru. Jak ty się czułeś w tej walce? Ogólnie czułem się bardzo dobrze. Pierwsza runda, no totalna dominacja z mojej strony. Troszeczkę zabrakło tlenu na resztę rund. No ale druga runda uważam, że przegrałem, ale trzecia myślę, że powinna być na moją korzyść, ewentualnie remisowa. Dlatego troszeczkę jestem niepocieszony z wyniku, a na pewno nie z jednogłośnej decyzji na korzyść mojego przeciwnika. Tak? Jasne. Jak sądzisz, co takiego zrobiłeś w trzeciej rundzie, że powinno to przeważać na twoją korzyść? Myślę, że trafiałem więcej czystych ciosów, które robiły krzywdę przeciwnikowi. Co prawda on zasypywał mnie ciosami, ale to nie były ciosy jakieś super mocne, chociaż naprawdę szacunek dla Mariusza, bo pokazał serducho, fajnie zawalczył i pełen szacun za to. No ale myślę, że moje ciosy były celniejsze i na pewno robiły więcej krzywdy, tak? Czymś cię zaskoczył w ogóle, gdy weszliście do klatki po pierwszych 2-3 minutach? Czy czułeś, że jest coś takiego, co robi, czego się nie spodziewałeś? Na pewno zaskoczył mnie tym, że jest bardzo wytrzymały, tak? Obaj byliśmy mega zmęczeni, no pokazał charakter. Ja myślę, że przeważałem siłowo. Spodziewaliśmy się, że będzie dużo kopał, faktycznie to robił, ale byłem na to przygotowany. Wszystko sobie ładnie tam przyjmowałem, kontrowałem. Kopnięcia nie dochodziły, no może poza paroma low-kickami, ale myślę, że solidnie się za nie odwdzięczałem i również mu okopałem tą nogę dosyć mocno. Ślady na twarzy twojej widać po tej walce, ale nie ma tak dużych, jak czasami można zobaczyć zawodników, tak? Po 3-rundowych bataliach. Czy nie daj Boże jakaś kontuzja, czy czujesz się dobrze? Czuję się dobrze. Ślady po walce no zawsze mam, tak, no, tych ciosów troszeczkę tam przechodzi, nawet jeżeli przejdą przez gardę, tak, to są cienkie rękawice i tak dalej, pięści twarde, no na pewno będą jakieś ślady, tak. Rzadko kiedy się zdarza, że zawodnicy wychodzą bez szwanku, no chyba, że szybciutko kończą waleczki, tak. Jasne. Powiedz mi, jak ci się podobała walka w takim anturażu? Jednak sala operowa, dość niezwykłe miejsce, a tutaj Artur Ostaszewski wpadł na pomysł, postawmy tutaj klatkę i wpuśćmy tu zawodników sztuk walki, a nie tenorów czy sopranistki. Miałem już okazję walczyć na podobnych galach, w takim kameralnym otoczeniu i uważam, że to jest bardzo fajne. Bardzo dobrze słychać kornerów, ich podpowiedzi. Publiczność też myślę, że dobrze wszystko widzi. Fakt faktem, no nie ma aż tylu ludzi na obiekcie, ale myślę, że dla tych, którzy przyszli, jest to fajne widowisko i dużo więcej skorzystają niż gdzieś tam z wielkich obiektów, gdzie z daleka muszą patrzeć na jakichś małych ludzików, że tak powiem, w klatce, tak? Jak ci się współpracuje z organizacją Strife? Bardzo dobra organizacja. Myślę, że organizacja była gali na bardzo wysokim poziomie pod każdym względem, tak? I pod względem naszego przybycia, naszego nocowania i pod względem organizacji całej tutaj na miejscu. Wszystko było dopilnowane, wszystko wiedzieliśmy, co mamy robić, wszędzie byliśmy dowożeni, naprawdę na duży plus. A jak wygląda twoja sytuacja kontraktowa ze Strife'em? To było tak, że zaprosili cię na jedną walkę, czy masz więcej walk w kontrakcie? Tak, to była jednorazowa walka. No, zobaczymy, jakie będą rozmowy po tej walce. Myślę, że się podobało. Dużo osób komentuje, że to była walka wieczoru. No zobaczymy, jak to wszyscy podsumują na chłodno już, po gali, ale myślę, że daliśmy fajne show. Jasne. Zadam w zasadzie ostatnie pytanie. Ja rozumiem, że teraz jakieś wakacje, czy ty chcesz od razu wrócić na matę? Ja nigdy w sumie nie robię sobie jakichś tam dłuższych odpoczynków. Z reguły zawsze wracam szybko na treningi, no ale wiadomo, no może około tygodnia odpocznę, przemyślę to wszystko sobie na chłodno, no i co? I później wracam i działam. Mamy dalej. No. Ja mam już też swój wiek, chcę coś tam sobie podziałać w tym sporcie. No kurczę, no, trzeba pracować, tak? Myślę, że jak będę się starał, wszystko sobie przemyślę, przepracuję, no to te wyniki się wkrótce pojawią, a charakteru mi nie brakuje. Kiedy byłbyś gotów na to, żeby wejść ponownie do klatki? Myślę, że koło grudnia. Szybko? Szybko. Okej, nie marnujemy czasu. Dziękuję serdecznie, Dominik, miło było z tobą porozmawiać. Gratuluję ci naprawdę dobrej walki i czekamy na kolejną. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.